Muzyka Pogoda Dobrze, koniec żartów, zaczynamy dzisiejszy program Kulinarny, moi drodzy, temat Temat Poważny, dlatego że zbliżają się również święta, to to też związane jest właśnie z tematem dzisiejszego programu, czyli jajka. Jak je spożywać? A że dzisiaj naszym partnerem i sponsorem naszego programu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętych Hildegardy, to spojrzymy troszeczkę na nabiał z, innego, z innej perspektywy. Z takiej perspektywy, o której pisała święta Hildegarda z Bingen. To święta benedyktyńska mniszka, która. Żyła w średniowieczu i ona naprawdę przekazała nam ogromną wiedzę, nie tylko na temat różnego typu pokarmów, która ta wiedza jest dopiero odkrywana, też, ale również przekazała nam ogromną wiedzę na temat, jak leczyć, ale w sposób całościowy, czyli jak to się mówi, fachowo holistyczny. Nie tylko, że jak boli nas ręka, to zajmujemy się tą ręką, tylko ona szukała przyczyn i wiedziała, jakie to są przyczyny, dlaczego, co trzeba leczyć, badać w całym ciele. Też jej, jej nauka, która jest oczywiście dostępna, zaczyna się od żywności, czyli praktycznie tak, jak jemy i to, co jemy, przekłada się później na nasze zdrowie. Dobrze, ale my skupiamy się dzisiaj na jajkach. A dlaczego zbliża się też okres, czas Wielkiej Nocy, czas Wielkanocny, to warto chociażby o tym opowiedzieć. Chyba zgodzimy się z tym, że jajka nieprzypadkowo pojawiają się na Wielkanocnym stole. Kojarzą się przecież z życiem, z wiosną, z radością. A jakie podpowiedzi daje nam święta Hildegarda? Otóż pisze tak, spożywanie surowego jajka. Bardzo szkodzi człowiekowi, ponieważ wywołuje w nim zgniliznę. A więc, kogiel mogiel, do widzenia, nic zdrowego. Czyli już wiemy, że żywioł ognia, tak Hildegarda to nazywała, to bardzo ważna rzecz. Okazuje się, że w czasach świętej Hildegardy praktykowano coś takiego jak gotowanie, w cudzysłowie mówię tutaj, jajek w skorupce na ogniu. I święta taki sposób gotowania zalecała bardziej niż gotowanie jajka w wodzie. Jajko ugotowane w skorupce na ogniu, to jej słowa, jest lepsze i zdrowsze niż jajka ugotowane w skorupce w wodzie, bowiem ogień przez skorupkę wyciąga z niego znajdującą się w nim zgniliznę. Tymczasem woda nie usuwa tej zgnilizny, ponieważ otacza je skorupka. Tutaj możemy mieć, możemy mieć, moi drodzy, problem. No, takiego sposobu gotowania, chciałoby się powiedzieć, pieczenia jajka na ogniu, praktykować pewnie nie będziemy, choć możemy spróbować oczywiście. Więc co nam pozostaje, by spożyć to jajko jak najzdrowsze? Trzeba poszukać kolejnych odpowiedzi. Przede wszystkim... Słyszeliśmy, słyszałem już sam najróżniejsze i najwymyślniejsze teorie. No i słyszałem też o praktykach jedzenia samych białek i wyrzucania żółtek, by uniknąć podwyższenia poziomu cholesterolu. Słowa Hildegardy nie potwierdzają tego, ani też zdrowy rozsądek, czy naukowe badania. Wiemy, że ciężkostrawne są i mogą podnieść poziom tego złego cholesterolu, jajka gotowane długo, czyli na twardo i w dodatku z majonezem. Chociaż, szczerze powiedziawszy, to e, takie lubię, choć nie całkiem może na twardo, tak na półtwardo. Ponieważ zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego, opowujemy uczciwie tym właśnie koneserom, którzy lubią tak podane jajka, że nie jest to potrawa zdrowa. To do siebie też mówię. Natomiast żółka, żółtka ugotowane na półmiękko, czyli takie w sam raz, takie jak właśnie gotuję, taka zasada złotego środka, czyli ani niesurowe, ani nietwarde przez długie gotowanie, są wartościowe, odżywcze, a podane z solą, Bertramem. Cóż to jest Bertram? Możecie się dowiedzieć na stronie. Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy o nim jeszcze powiemy na koniec albo też w sklepie Sunwita to jest przyprawa, którą stosowała Święta Hildegarda też używam jej od kilku miesięcy właśnie z tym Bertramem powinny dobrze się strawić, chyba że ktoś już wyhodował sobie bo też tak może być nadwrażliwość pokarmową na jajka. Oczywiście w internecie znajdziemy wiele informacji o bogactwie odżywczym żółtek lub ogólnie jaj, ale wtedy odnośnie oczywiście do ich żółtek. Przecież wszystko w jajku jest cenne, bo czym odżywiałby się ten mały kurczaczek? Jest w żółtku zaś białko. Można porównać oczywiście do takich wód płodowych występujących u ssaków, czyli czegoś, co pełni funkcję ogólnie. Ochronno. Słowa świętej Hildegardy potwierdzają to w zupełności. Posłuchajmy. Zdrowsze jest spożywanie żółtka niż białka, bowiem ciepło i zdrowie, które są w kurze, przechodzą do żółtka. Białko zaś jest praktycznie tylko spienionym śluzem i stanowi nawet pewien rodzaj chłodu. Zaś, by podeprzeć się tutaj y, cytatami, to możemy opowiedzieć o długości gotowaniu jajek. Dwa fragmenty, za chwileczkę, które możemy znaleźć właśnie u świętej Hildegardy. Pierwszy odnosi się do ludzi zdrowych, którzy, jak ona mówi, mają zdrowe trzewia. Tutaj te określenia świętej Hildegardy są właśnie bardzo ciekawe. Zawsze można ich też używać, myślę. W czasach obecnych w środku Europy można się nimi poszczycić. Pewnie niezbyt wielu ich używa, ale drugi fragment zaraz znajdzie się po opisie, jak podawać jajka chorym. A więc zaczynamy. Dla człowieka zdrowego jajka na miękko są lepsze niż na twardo, bowiem te ostatnie przysparzają mu dolegliwości żołądkowych. Poza tym lekko twarde żółtko stanowi pożyteczniejszą potrawę niż dość miękkie, jako że to ostatnie nie jest jeszcze całkowicie zmieszane na skutek gotowania lub smażenia. Czyli ten złoty środek nas ratuje, bo ani nie jest to jajo surowe, czyli mówiąc językiem świętej, takie wywołujące zgniliznę, choć yy... Te osoby ze zdrowymi trzewiami jakoś dadzą sobie z nim radę, ani nie jest też twarde. Wtedy pęcherzyk żółciowy i wątroba ledwo duszą. Lecz jest taki jak trzeba, jak czytamy, lekko, twarde, żółtko. Tak określa święta Hildegarda. Zaś, jeśli chcemy w ogóle pozbyć się owej zgnilizny którą jajko gotowane przez skorupkę w wodzie mogłoby nam jednak zafundować. Choć yy, powtórzę tutaj samego żółtka na półmiękko z dodatkiem z bertramem, yy, bym się tak bardzo nie obawiał, możemy zrobić jajko w koszulce według opisu świętej Hildegardy, które nawet choremu pozwala ona podawać. A zatem, jeśli jednak chory zapragnie jeść jajka, Wówczas powinien wlać do wody trochę wina, zagotować w misce, a później wbić do tej wody jajka, zaś skorupki wyrzucić. W ten sposób powinien ugotować się i spożyć ugotowane, a mu nie zaszkodzą, ponieważ kryjąca się w nich trucizna i zgnilizna zostanie wygotowana za sprawą ognia. Pamiętajmy, ten przepis jajek w koszulkach, e, ja się przekonałem i będę to powtarzał, że kuchnia świętej Hildegardy jest prosta, bo pochodzi ze średniowiecza i smaczna. Oczywiście możemy tutaj użyć te jajka do naszego wielkanocnego stołu, do barszczyku białego na przykład, o którym powiemy za tydzień, barszczyku orkiszowego, i dodać tamte pokrojone jajka w koszulkach. O tym, że kluczowe dla zdrowia jaj, dla naszego zdrowia jest pochodzenie tych jaj, nie muszę Was chyba przekonywać, bo to, mam nadzieję, jest jasne. Zatem będziemy przygotowywać sobie te jajka. Za chwileczkę jeszcze o jajkach innych ptaków, ale najpierw troszkę przerwy. Tak, wracamy do, do jajek, tym razem innych ptaków jeszcze, ponieważ w naszej kuchni używamy tylko nie tylko jaj więc poświęcimy jeszcze chwilkę czasu na, na te inne jajeczka. Oczywiście pochodzenie jajek ma znaczenie, to wiemy na pewno. Ma duże znaczenie. Jeśli nie chcemy. Wrzucia, wrzucać w siebie niechcianych substancji, które przez chociażby pasze dla kur dostają się oczywiście też do jajek, oraz nie chcemy uczulić się na jajka i w przyszłości, być może no, musielibyśmy wyłączyć je z diety, to nie kupujmy jaj pochodzących od wniosek fermowych. To nie ma sensu. Lepiej zjeść jajka rzadziej, ale o składzie takim, jakim powinny poszczycić się. Jajka kurze. Oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o pasze, a w tej paszy dla kur z wielkich ferm może już nie zaglądajmy lepiej w tej chwili, bo to nie ma sensu. Opisy są długie i tym nie będziemy się zajmować, bo was przestraszę w ogóle do, do jajek. Nie ma tutaj sensu. Takie są niestety wątpliwe uroki nowoczesnego rolnictwa, które. Poszło w ilość, a nie jakość. Pamiętajmy: szukajmy takich jajek, które, takiego, takich produktów, które będą dobre. Poza tym, warto chociażby wspierać rolników, którzy stosują inne, bardziej takie etyczne, jakby to nazwać, metody postępowania i ze zwierzętami, i z nami jednocześnie. Warto poszukać takiego rolnika, który ma swoje kurki codziennie są na wybiegu, czy chociażby jedzą to, co powinny jeść. Ale mieliśmy zacząć o innych jajkach, więc najpierw mieliśmy przed przerwą jajka kurze święta Hildegarda z Bingen też najwięcej nam o nich opowiedziała. A co z jajkami innych gatunków? W jej książce Fizika czytamy. Kacze jajka stanowią truciznę przypominającą pajęczą sieć. O jajkach gęsi. Jej jaja, niezależnie od sposobów ich przyrządzania, nie są dobre dla człowieka, bowiem wielokroć wywołują u niego wrzody i wiele chorób. Czyli jaja tych większych od kur ptaków hodowlanych lepiej zostawić ich właścicielom, nie ruszać. Ciekawie też wyglądają takie duże pisanki, kraszanki, ale kulinarnych zastosowań tych jaj lepiej nie szukajmy. Wreszcie, no może ktoś miałby możliwość skosztowania jaj strusich ze względu na hodowlę tych ptaków w Polsce. Święta tego też odradza, bo strusie, jaja nie nadają się do spożycia, ponieważ jedzącemu je człowiekowi przyniosłyby chorobę ze względu na swój żar. Ponadto są one również dość trujące. Co do innych gatunków, fizyka pisze święta w ten sposób. Spożywanie wszystkich jajek owych ptaków, które wciąż są w locie i potrafią dobrze latać, jest szkodliwe, bowiem są one kleiste, śluzowate i niemal podobne do trucizny. Więc wygląda na to, że najlepiej trzymać się jednak jajek kurzych, a co. W takim razie z tak modnymi i zalecanymi przez dietetyków jajkami przepiórczymi. Tutaj niestety nie wiemy, nie będę się wypowiadał na temat pasz, którymi są karmione przepiórki, gdyż tego nie sprawdzałem. Dowiedziono ponoć, że te jajka są mniej alergizujące niż jajakur, i wielu konsumentów to potwierdza. Pozostaje tylko rozstrzygnąć, czy są to. Ptaki dobrze latające, o których pisze Hildegarda, nie wiemy tutaj. Chętnie, no, musielibyśmy porozmawiać. Może to temat na kolejne programy dobrego ornitologa, co on o tym myśli. Pewne jest to, że w naturze przypiórki w stadach przebywają tysiące kilometrów dwa razy w roku, gdyż są to ptaki wędrowne. Z drugiej strony są to ptaki kurowate, spokrewnione też z barżantami, pewnie z kuropatwami również. Należą do tak zwanych ptaków grzebiących, więc w czasie żerowania raczej chodzą, grzebią, szukają w trawach pożywienia, a nie latają. No i te w hodowli nie odbywają oczywiście dalekich przelotów, więc jeśli w czasie dalekich wędrówek, intensywnego wysiłku, spalania energii zachodzą jakieś reakcje w organizmie samicy, co ma wpływ na jajka, to w przypadku hodowli to nie występuje. Jeśli jednak w św. świętej Hildegardzie chodziło o pewną specyfikę gatunku, to choć przepiórki, jak wspomniałem, należą do ptaków grzebiących, podobnie jak kura, nie można jednak o nich powiedzieć, że nie należą do ptaków dobrze latających. Kura z pewnością nie doleciałaby przez kraje śródziemnomorskie do Afryki, jeśli zaś chodzi o tak zachwalaną, korzystną proporcję wielkości żółtka do białka. W której przepiórki biją na głowę swoje większe krewniaczki, czyli kury. W przypadku jaj kurzych można to nadrobić korzystając z samego żółtka, co nie jest bardzo problematyczne i po zagotowaniu jajka, i w przypadku rozbijania go i oddzielania żółtka od białka, choć tutaj rzeczywiście nie można już liczyć na taką dokładność. Jednak co do tych jaj przepiórczych na razie zostawmy je w spokoju. Osoby, które zmagają się jednak z alergią na jajka podczas codziennych zakupów, muszą uważnie czytać etykiety produktów spożywczych. Jajko jest bowiem w tych produktach ukryte pod bardzo enigmatycznymi nazwami, takimi jak albumina, globulina i lipowitelina. Więc jeśli spotykamy takie nazwy, jesteśmy uczuleni na jajka. To unikajmy produktów z tymi z tymi nazwami składników. Tyle o jajkach za chwileczkę, przepisy dwa krótkie dla Państwa. Bardzo ciekawe, nietypowe, ale najpierw właśnie jakaś piosenka tutaj może. Jutro piątek, to taka piątkowa. Tak, it's Friday, czyli piątek jutro. To już piątek, tak. Przepisy moi drodzy, dzisiejsze przepisy świętej Hildegardy. Będziemy mieli dwa przepisy na dania. Może wam się wydadzą dziwne, ale pierwsze danie to jest. Święta Hildegarda swoje przepisy opiera na tym, aby one były zdrowotne, zatem po zjedzeniu, żeby te przepisy dawały nam te przepisy, nie, te, te potrawy dawały nam no, zdrowie. Więc pierwszy przepis na masło z koprem włoskim. Tutaj nie będę mówił, na co to będzie działać, bo nie na tym rzecz polega dzisiaj. Skupmy się na tym, co potrzebujemy. Masło z koprem włoskim. A więc 125 g masła, pół łyżeczki zmielonego, zmielonych nasion kopru włoskiego, sól, bertram, i świeżo mielony pieprz kubeba. Przypomnę jeszcze raz 125 g masła, pół łyżeczki zmielonych nasion kopru włoskiego, sól Bertram i świeżo zmielony pieprz kubeba. Te nazwy mogą wam się wydawać też dziwne, dlatego że to są nazwy przypraw, które, które używa święta Hildegarda. E, a gdzie można kupić te przyprawy, to znajdziecie informacje również na naszej stronie internetowej. To sklep Sunwita w Warszawie na ulicy Lektykarskiej 11. O tym jeszcze opowiem pod koniec programu. Przygotowanie. Masło zmieszać z koprem do uzyskania pienistej konsystencji. Połączyć z pozostałymi składnikami i doprawić do smaku. Wormować z tego wałeczek, zawinąć w folię i pozostawić do stężenia w lodówce. Takie masło można mrozić. Pasuje ono do wszystkich potraw smażonych, grillowanych oraz do ryb. Jeszcze raz powtórzę sposób przygotowania. Masło zmieszać z koprem do uzyskania pienistej konsystencji połączyć z pozostałymi składnikami i doprawić do smaku. Uformować z niego wałeczek, zawinąć folię i pozostawić do stężenia w lodówce. Masło można mrozić. Pasuje ono do wszystkich potraw smażonych, grillowanych oraz ryb. To pierwszy z przepisów, a drugi zupełnie Inny, moi drodzy, bo będzie to zupa. Skoro rozmawialiśmy na temat jaj, to też wypada zrobić zupę z kury z chyzopem. Jest ona też nieco odmienna od naszych rosołów, które gotujemy i co będziemy potrzebować. Otóż kurczaka, jednego kurczaka, garść otartego chyzopu, Sól i drobny makaron orkiszowy do zup. A zatem, jeden kurczak, garść otartego chyzopu, sól, drobny makaron orkiszowy do zup. O orkiszu opowiemy w następnych odcinkach naszego programu. Zaczęliśmy od jajek, ale będziemy również omawiać pozostałe składniki, pozostałe. Pozostałe składniki diety Hildegardy, świętej Hildegardy, i ten makaron orkiszowy również kupimy w sklepie Sunvita. Można go kupić bez problemu. Jak przygotowujemy tą zupę? Kurczaka zalewamy wodą w dużym garnku, no takim do gotowania zupy, żeby był cały zanurzony. Dodajemy sól i chyzop i gotujemy około 1,5 do 2 godzin. Zupę nie dodajemy tutaj warzyw. Zupę przedsedzamy i gotujemy w tej zupie makaron orkiszowy. Mięso schładzamy, usuwamy kości i skórę, kroimy na łatwe do spożywania kawałki i dodajemy do zupy. To dobroczynna i bardzo smaczna zupa zdrowotna. Nie dodaje się do niej innych przypraw. Pamiętajmy o tym. Powtórzę jeszcze raz sposób przygotowania, jest naprawdę bardzo prosty. Kurczaka zalewamy wodą w dużym garnku do gotowania zupy. Dodajemy sól i chyzop i gotujemy około półtorej do dwóch godzin. Zupę przedsadzamy i gotujemy w niej makaron. Mięso schładzamy, usuwamy kości i skórę, kroimy na łatwe do spożywania kawałki i dodajemy do zupy. To bardzo dobroczynna i bardzo smaczna zupa zdrowotna, nie dodajemy do niej innych przypraw, pamiętajmy o tym.